Jestem specjalistą w dziedzinie ogrodnictwa i rolnictwa. Szczęśliwym kawalerem, studentem oraz młodym rolnikiem. Mam 23 lata i znam problemy młodych ludzi, którzy, aby godnie żyć, muszą emigrować z Polski. Brakuje mi, słuchajcie, w naszym Sejmie ludzi, którym można zaufać, po prostu, nie? I myślę, że Kamil jest takim człowiekiem, po prostu człowiekiem, któremu można zaufać. On pochodzi z wielodzietnej rodziny, my planujemy też mieć kilkoro dzieci i myślę sobie, kurczę, że on nam może pomóc. Może sprawić, żeby w tym kraju takim rodzinom jak nasza żyło się lepiej. Moim głównym założeniem jest uratować to, czego jeszcze nie zniszczyły nasze elity rządzące. Diametralnie zmienić system polityczny, w jakim żyjemy. Skończyć ze znajomościami i nepotyzmem. Znam Kamila od dziecka. Myślę, że głos oddany na niego w wyborach to nie jest głos zmarnowany. Jeśli ktoś ma zmienić coś w polskiej polityce, to tacy ludzie jak on. Młodzi, bezkompromisowi, z zasadami. Głosujcie na Kamila. Pragnę, aby naszym krajem rządzili eksperci, a nie ludzie, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Kamil Błaszczak. Uważam, że znakomity kandydat na posła. Młody, ambitny. Wiem, że to są slogany, ale poparte faktami. Od najmłodszych lat wiedział, czego chce i konsekwentnie dążył do tego. Kamil Błaszczak. Mój najlepszy przyjaciel. Zawsze mogę na niego liczyć. Jednym słowem, przyszłość narodu. Młody, prężny, ambitny, ale i uparty. Rozumie problemy rolników, wspierał, a nawet był współorganizatorem protestów rolniczych. Popieram jego kandydaturę i będę na niego głosować. Jestem stanowczym przeciwnikiem nielegalnych imigrantów. Jako poseł nie pozwolę na islamizację Polski. Twój głos ma znaczenie. Głosuj, nie losuj. Kamil Błaszczak. Powiew świeżości w skostniałej polityce. Lista numer 7, miejsce 21.